Good morning. Good morning, the third. Dzień dobry, witam Państwa w trzecim, ostatnim dniu międzynarodowego wydarzenia InfraBeam Grupy Wyszehradzkiej. Nazywam się Marek Salamak i będę z Państwem w ciągu całego dzisiejszego dnia. Pierwsza sesja dzisiejszego dnia nazywa się BIM Management. Eksperci i praktycy wiedzą, że BIM to nie tylko kwestia modelowania, a także nie tylko pięknych animacji. To podstawowe aspekty dotyczące zarządzania danymi, czy analizy i zarządzania danymi zespołami. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć taką sesję tematyczną właśnie. Zaplanowaliśmy 6 wykładów w trakcie tej sesji. Pierwszy będzie dotyczył problemu związanego z zarządzania dużymi projektami infrastrukturalnymi w Norwegii, które są realizowane przez międzynarodowe zespoły. Po przerwie będziemy mieli okazję ponownie spotkać się z ekspertami i będzie to panel dyskusyjny, a następnie będziemy mogli zadawać pytania z wykorzystaniem czatu. Pierwsza prezentacja została przygotowana wspólnie przez Nolin Lansien z Arkans Systems i Arkadiusza Leśko z Arkans Systems Polski i dotyczy ona zaawansowanych projektów współpracy na odcinku E18. Nie mam pewności, czy zacznie Arkadiusz, czy Nolin. Tak czy owak, oddaję panom głos. Bardzo dziękuję, Marku, i witam wszystkim. Nazywam się Arkadiusz Leśko i będę także współpracował tutaj z moim kolegą z Arkans System. Niemniej jednak chcielibyśmy też zaprezentować państwu pewne studium przypadku nad naszym projektem i zacznę opisywać tutaj serię dość skomplikowanych projektów, które realizowaliśmy w ostatnich latach, ponieważ pojawiło się tutaj sporo różnego rodzaju barier, które spowodowały, że projekt ten był dość skomplikowany i złożony. Będę mówił o strukturze współpracy i ta prezentacja będzie dotyczyła właśnie takiej struktury współpracy nad odcinkiem naszej infrastruktury E18 a także będzie ze mną Nolin Lansien. Program dzisiejszego wystąpienia jest, będę mówił o tym, kim jesteśmy, jak to wszystko działa i będę wreszcie omawiał projekt E18. Zacznijmy od tego, kim jesteśmy. Jesteśmy częścią grupy Monoyer. To jest grupa zajmująca się produktami firmy Caterpillar i także w grupie z innymi spółkami zapewniamy pełne rozwiązania informatyczne, a także oferujemy oprogramowanie i sprzęt również dla projektantów, nie tylko w zakresie infrastruktury, ale także jeśli chodzi o projektowanie w zakresie produkcji czy projektowanie budynków. Oferujemy także maszyny, tak więc zapewniamy pełny przepływ pracy i kompleksowe rozwiązania systemowe. Wszystkie te rozwiązania mogą być zapewnione naszym klientom, tak więc będziemy starali się tutaj pokazywać, oferujemy usługi w zakresie szkolenia, wdrożenia, konsultingu i indywidualnego wsparcia. Jesteśmy europejskim liderem w zakresie BIM, PLM i CAM. Działamy na rynku Europy europejskim i afrykańskim, na rynku regionu EMEA i chcielibyśmy także w najbliższym czasie działać, także w ciągu kolejnych kilku lat działać na pozostałych rynkach europejskich, więc działamy na szeroką skalę i w jaki sposób chcielibyśmy to osiągnąć? Naszą misją jest to, że chcielibyśmy zapewniać odpowiednie narzędzia, które są przygotowane, przystosowane do państwa zakresu działań jako naszych klientów. Mamy dość szeroką grupę ekspertów i także szerokie doświadczenie, którzy mają doświadczenie 20, 20, 25 czy 30 nawet lat i tak więc znamy również i doskonale polski rynek i jesteśmy również właścicielami naszego rozwiązania IP, które nazywa się Holixa i oferujemy tutaj różnego rodzaju rozwiązania i tak jak wspomniałem, koncentrujemy się na rozwoju umiejętności inżynierskich. Mamy ponad 500 doświadczonych inżynierów, którzy mają szerokie doświadczenie w branży budowlanej, a także w przemyśle. Wielu poważnych dostawców na rynku ufa nam i oferujemy im nie tylko rozwiązania, ale oferujemy także generalnie różnego rodzaju rozwiązania
i będę o tych rozwiązaniach mówił w dalszej części prezentacji, jak to wszystko działa. Mamy wiele różnych wdrożeń już za sobą, nie tylko na rynku regionalnym, także na rynku polskim, ale także na innych rynkach. Pracujemy już na polskim rynku od kilku dobrych lat i pokazujemy tutaj, realizujemy w Polsce w tej chwili kolejne wdrożenia, również kolejne projekty pilotażowe czy projekty ogólne, ale pokazujemy tu, że działamy, oferujemy różne rozwiązania. Realizujemy także projekty międzynarodowe. To są także, to jest grupa naszych klientów, tak więc to są firmy, które nam ufają. W tej chwili oddaję głos do Wen i będziemy teraz mówić o o projekcie E18. Dziękuję, dziękuję i witam wszystkich. Czy mogę ja przełączać ekrany, czy wyłączę już współdzielenie ekranu i czy teraz widać? Tak, widać. A więc po pierwsze bardzo dziękuję wszystkim za przybycie na spotkanie z nami i to są właśnie te marki, z którymi współpracujemy. Tak jak już Arek wspomniał, będziemy w tej chwili omawiali troszkę głębiej projekt E18. To jest autostrada o długości 7 km, o dwóch pasach ruchu, dwóch drogach w każdym kierunku. Także mamy tutaj cztery wiadukty i całą szeroką grupę tuneli. To nie jest tylko kwestia samego projektu czy wielkości tego projektu, pojawia się także tutaj kwestia zastosowania BIM. Jeśli przyjrzymy się, kto odpowiada za ten projekt, to odpowiada norweska administracja do spraw dróg publicznych i w realizacji została wybrana firma Eiffage. Jeśli chodzi o pomoc czy wsparcie tego projektu, to oczywiście tutaj większość z nas to są inżynierowie, którzy mają doświadczenie w zakresie projektów budowlanych, tak więc rozumiemy tutaj szeroko te potrzeby klienta. Oczywiście realizowaliśmy do tej pory już różnego rodzaju projekty i także zastosowaliśmy tę metodologię po to, aby przystosować rozwiązania do potrzeb klienta, a także aby zapewnić odpowiedni poziom dojrzałości tych rozwiązań i staramy się tutaj zachować możliwie jak największe zaawansowanie wykorzystania BIM, a także koncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na projekcie, tak aby zrealizować przede wszystkim to, co jest ważne, to, co jest konieczne, tak aby to działanie było lean. Tak więc wspieramy tutaj klienta i wprowadzamy wiedzę, wnosimy wiedzę pochodzącą z rynku za pomocą oprogramowania, a także próbujemy łączyć poszczególne elementy w ramach postępu pracy, ponieważ będzie to przydatne przy zastosowaniu wszystkich standardów, które tylko są dostępne. I jeśli chodzi o wsparcie spójności działań i cyfryzację firmy, to oczywiście to zostało tutaj zastosowane rozwiązanie projektuj, zbuduj i operuj, wykorzystuj, eksploatuj. I zaangażowany tutaj, musimy tutaj wykorzystać różnego rodzaju wiedzę odpowiednio ustrukturyzowaną. Mamy tutaj zastosowane modele 3D i ważną rzeczą jest zapewnienie odpowiedniej struktury i także, aby pomóc ludziom, pracownikom w zintegrowaniu, w wprowadzeniu tej metodologii. I finalnie chodzi o to, abyśmy mogli nie tylko, abyśmy tylko działali w ramach tego projektu, ale żebyśmy dali klientowi autonomię pozwalającą wykorzystać także BIM w kolejnych projektach. A więc jeśli wrócimy do celów naszego klienta, to Niveyer chce, aby w roku 2024 najpóźniej była to pełnie cyfrowa firma w branży innowacyjności i przemysłu i żeby to działanie było napędzane poprzez dane, które są tworzą odpowiednie korzyści w branży drogowej.
Tak więc chodzi o to, aby nie działać tutaj jednocześnie w wielu kierunkach, ale aby skoncentrować się na jakimś jednym konkretnym celu. Oznacza to także, że musimy tutaj zmienić pewien sposób działania, ponieważ w normalnych okolicznościach oczywiście komunikacja czy wymiana informacji tutaj jest niezwykle istotną kwestią. I ważną rzeczą jest także to dla firmy tej Niveyer jest możliwość zarządzania i monitorowania aktywami w trakcie prac budowlanych, ale także po ich zakończeniu. Oczywiście, aby osiągnąć te cele, konieczne jest wykorzystanie społeczności międzynarodowej i musi ona się zgodzić na tymi czterema elementami. Po pierwsze, musimy tutaj wprowadzić metody normalizacji, musimy zapewnić zgodność w ramach tego projektu z normą 19650. Musimy osiągnąć wdrożenie na poziomie trzecim i zastosować platformę danych tak, aby system rdzeniowy został odpowiednio wdrożony. Tak więc ważną kwestią będzie tutaj także cyfryzacja i wykorzystanie nowych technologii, takich jak rozszerzona rzeczywistość czy wykorzystanie dronów i tak dalej. Także chodzi o to, aby realizować projekt w możliwie jak najdokładniejszy sposób i ostatecznie pojawia się też kwestie procesów cyfrowych, aby odpowiednio spasować elementy i także opracować model powykonawczy. Jak to wyrazić, aby tutaj zapewnić odpowiedni rygor postępowania w tym zakresie. Ale to, o czym mówiliśmy wcześniej, można by uznać czy potraktować jako pewnego rodzaju ograniczenia w trakcie realizacji projektu. Oczywiście można by sobie tutaj powiedzieć, że jest wiele rzeczy do zrobienia, ale jeśli chodzi, w jaki sposób więc można tutaj jako wykonawca może wymusić później zastosowanie tych samych rozwiązań w kolejnych projektach. Więc oczywiście to możemy to zrobić za pomocą, musimy tutaj osiągnąć pewną chęć wprowadzenia cyfryzacji, a także musimy osiągnąć pewną dojrzałość w zakresie zarządzania aktywami czy niezawodności danych, ponieważ w BIM to jest niezwykle ważne, abyśmy mieli taki wirtualny cykl zarządzania danymi. Oznacza to także, że dojrzałość w Europie czy na świecie to niekoniecznie musi być taki sam poziom. Więc z punktu widzenia tej prezentacji chcieliśmy tutaj pokazać, że kiedy pracujemy w różnych krajach na całym świecie, to jesteśmy w stanie wykorzystywać się jakąś fachową wiedzą i dobrą praktyką, ale to jest sposób, w jaki firma Lafarge chciałaby działać na zewnątrz, na rynkach międzynarodowych, ale istnieje też możliwość uczenia się i kapitalizowania tego, czy budowania w oparciu o to, co udało się im już osiągnąć na podstawie niektórych zrealizowanych projektów. Tak więc widzimy tutaj, że większość elementów to są oczywiście elementy takie jak benchmark, chodzi także o tworzenie własnego CDE, czyli będzie to taki element składowy, czy mieszanina różnych elementów, tak na przykład budowanie nowych metodologii pracy, czy wdrożenie nowego podejścia do BIM w ramach strategii biznesowej, a także chcielibyśmy tutaj, aby pojawiły się pewnego rodzaju referencje w różnych częściach świata i ostatecznie, aby możliwość istniała zastosowania tych rozwiązań w kolejnych projektach. Tak więc jeśli spojrzymy teraz głębiej na rozwiązania, które zostały zastosowane, to stosujemy tutaj mamy tutaj taki przykład tego, co zostało zrobione w przypadku projektu E18 i widzimy, że kwestia dotyczyła modelowania i udostępniania wszystkich aktywów i wartości czy składników majątku, a także chodziło także o kwestię dotyczącą współpracy i zaangażowania, czy zaangażowania wszystkich interesariuszy. Istotną kwestią było tutaj także pewna wola do wykrywania kolizji, a także zastosowania pewnych kolejnych generacji pokoleń rysunków, szczególnie z wykorzystaniem modelowania 3D. I widzimy tutaj, że to jest właśnie takie małe nagranie, krótkie nagranie. Widzimy tutaj strukturę danych i tu później zobaczymy, że mamy tutaj ten most i widzimy tutaj
wzrokowo różnego rodzaju poziomy modeli czy dojrzałości indeksu modelu. I indeks czy wskaźnik dojrzałości modelu oczywiście może być różny zarówno w fazie przedprojektowej, jak i projektowej. Niekoniecznie musi być taki sam, ale jako interesariusze tego projektu możemy zobaczyć bardzo łatwo i bardzo dokładnie, na jakim etapie moja budowa czy mój projekt jest. Kiedy kliknę tutaj, wybieramy sobie na przykład ten element NMI 330 i za pomocą tych atrybutów mogę zobaczyć wszystkie informacje. Możemy jak odpowiednio dopasować informacje do atrybutów, tak abyśmy byli w stanie zarządzać i wykorzystywać model skutecznie. Możemy łączyć poszczególne elementy bez, nie byłoby to możliwe bez odpowiedniej inteligencji i bez możliwości strukturyzowania i filtrowania danych. Tak więc to są te pierwsze elementy, jeśli chodzi o NMI, ale także mamy kolejny sposób sprawdzania kolejnych klas. I to jest bardzo ważna część tego projektu E18, że wszystko tutaj musi być podzielone i zdefiniowane zgodnie z odpowiednimi, konkretnymi elementami klasyfikacji. I widzimy tutaj to, co na ekranie widać w tej chwili, to to, że możemy sprawdzać klasy, czy klasy są prawidłowo, czy nieprawidłowo wdrożone, po to, abyśmy mogli się przekonać, jaka jest niezawodność i rzetelność tych danych, ponieważ te atrybuty, jeśli nie są one odpowiednio dopasowane, to będzie nam brakowało możliwości, nie będziemy mieli możliwości tworzenia połączenia na późniejszych etapach. Przedstawiłam tutaj przykład właśnie kwestię projektowania, ale możemy też się zastanowić nad tym, co może być tutaj ciekawe z punktu widzenia realizacji. I na poziomie realizacji oczywiście nie chcemy już mieć informacji na złym poziomie, potrzebne nam są informacje na konkretnym, dobrym poziomie, tak więc musimy stosować model 3D już na placu budowy i to muszą być bardzo konkretne informacje, bardzo specyficzne informacje. I widzimy tutaj, możemy wygenerować widok. Wybieramy przykład tego mostu znowu i tutaj widzimy również, że możemy sobie zaprezentować te dane i to pozwala nam wybrać tylko konieczne informacje, jakie są niezbędne na placu budowy. Na przykład jeśli chodzi o drenaże, to tu próbujemy opisać je. Czyli możemy sobie tutaj odpowiednio ustrukturyzować te elementy i te dane mogą być traktowane jak coś, co można wykorzystać po raz kolejny, później w kolejnych cyklach. I można odfiltrować tylko te dane, które są nam niezbędne. I jeśli jesteśmy na placu budowy, czy jeśli jesteśmy w biurze, czy jeśli chcemy sprawdzić jakieś konkretne informacje i tak dalej, i tak dalej. I teraz wracając na chwilę do tego poprzedniego nagrania, nieważne jakiego rodzaju dane mamy i jak te dane zostały zgromadzone w systemie zarządzania, można wizualizować i to myślę jest konieczne dla różnych uczestników projektu. Czyli jeśli chodzi o odwodnienie, to mamy tutaj różne widoki z punktu widzenia projektu i możemy tutaj na przykład jako operator, czy jako możemy tutaj odpowiednio sobie te dane przedstawiać i to jest kwestia nie tylko jeden PDF, czy nie jeden model 3D, tylko możemy tutaj stosować sobie znacznie bardziej przydatne prezentacje dane dla tych osób, które konkretnie je potrzebują do konkretnych celów. I teraz Państwo już rozumiecie, że wszystkie te kwestie są wspierane przez strukturę odpowiedniego podziału tych danych z punktu widzenia pracy i dokumentacji i projekty. Tutaj mamy ta struktura podziału jest taka, aby była jak najbardziej wydajna i skuteczna. Tutaj mamy przedstawione podsumowanie tych elementów, nad którymi pracujemy. Tutaj mamy środowisko projektowania, czyli projektowanie SIG i potem mamy ten podstawowy system środowiska danych. Mamy tutaj nie tylko jedno narzędzie, ale cały zestaw różnych narzędzi, które będziemy wykorzystywać i tutaj też mamy możliwość podać te dane na budowę i
Czyli te elementy są łączone tu, a one są oczywiście rzetelne i precyzyjne i trafiają dopiero później na budowę. I jeśli jesteśmy w stanie też przekazać BIM na budowę, to pozwalamy uczestnikom też objąć, uwzględnić te metodologie, wykorzystać to. To nie tylko jest takie działanie, które dotyczy pracowników w biurze, ale także oczywiście to dotyczy ludzi, którzy są na placu budowy. I jeśli jesteśmy w stanie im przedstawić dobre dane, to także będziemy odzyskać z kolei później od nich dobre dane, dostać od nich dobre dane przychodzące z placu budowy. Czyli to jest dokumentacja projektowa, ale także później dzięki temu będziemy mieli dobrą dokumentację powykonawczą. Tutaj mamy bardzo ścisłą klasyfikację, także zgodną z normą i zastosowanymi technologiami. I ważną rzeczą jest także to, jeszcze tutaj jest, to jest bardzo ważne, że mamy tutaj różne schematy i różne podejścia. Nie zaczynamy od rozwiązania i nie dostosowujemy tutaj dopiero do rozwiązania, do procesów działania, tylko odwrotnie. I czyli przypisujemy różne rozwiązania zgodnie, tak jak widzimy tutaj na tej drugiej części. Tak, mamy już tak. Tutaj widzimy, że to nie tylko, to nie jest jedno środowisko. Mamy tutaj całą gamę, szeroką gamę środowisk, różne platformy, różne elementy, różne rozwiązania dla projektowania, różne dla koordynacji i to wszystko jest mniej więcej niezbędne dla różnych uczestników i dowiadujemy się, jak wprowadzić współpracę w ramach tych działań i wiemy już, co zostało zrobione, czyli te wszystkie rozwiązania zostały połączone. Właśnie tak. A zatem myślę, że kończy nam się już czas, więc dojdę już, przejdę już do wniosków, więc jeśli chodzi o tutaj FH, firma FH była w stanie osiągnąć pewne cele w sposób bardzo rygorystyczny, ale także na bardzo wysokim poziomie oczekiwań, zrealizować te oczekiwania i mogliśmy wykorzystać i ponownie wykorzystać te dane, a to co było także bardzo ważne z punktu widzenia tego projektu FH, firma FH była w stanie także połączyć bardzo wiele dostawców platform, tak aby stworzyć jedno środowisko i zareagować na potrzeby klienta. Dokładnie tak i to jest właśnie najważniejsza rzecz. I właśnie tak więc przypisanie różnych rozwiązań tutaj nie mamy tutaj wiele różnych podejść i zaczęliśmy od potrzeby klienta, nie tylko tej lokalnej, ale także od tej ogólnej potrzeby klienta jako firmy, ponieważ mają oni różne, oczywiście korzystałem z różnych wykonawców. Dziękujemy bardzo za uwagę i mamy nadzieję, że Państwu się podobała nasza prezentacja, nie tylko ta, ale też te wcześniejsze trzy, które już wcześniej pojawiły się na InfraBIM. Raz jeszcze dziękujemy za przybycie i oczywiście w tej chwili mamy bardzo wiele pracy, tak więc raz jeszcze dziękuję Państwu za uwagę i oddaję głos Markowi. Thank you. Dziękuję bardzo, Nolan, dziękuję Arkadiusz. To naprawdę projekt, który robi wrażenie i czekamy z niecierpliwością, żeby zobaczyć więcej szczegółów na następnym InfraBIMie.